Dobry, witam bardzo serdecznie Państwa. Moje nazwisko Antoni Szydło. Jestem profesorem pracującym w Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego. Państwa, chciałbym krótko Państwu podzielić się zmianami w związku z wprowadzeniem nowego rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych. W branży drogowej jest to doniosłe wydarzenie. W związku z tym mam nadzieję, że Państwo zainteresujecie się. Zresztą jak się śledzi różne wydarzenia czy ostatnio konferencje, to dużo się o tym mówi, bo to rzeczywiście jest no, wydarzenie takie przełomowe, powiedziałbym, w działalności drogownictwa. Jeśli chodzi o to rozporządzenie, to ja chciałbym się skupić na pewnych tylko działach tutaj, ale zaraz ja Państwu powiem na jakich. No to tak, proszę Państwa, po kolei treść wykładu. Czym będziemy zajmowali się? A więc przede wszystkim podstawa wprowadzenia nowego rozporządzenia. No tak jak zwykle, jak coś nowego pojawia, to jaka jest podstawa. Potem drugie, jakie zastępuje dotychczasowe rozporządzenia. Trzecie, funkcjonowanie zarządców dróg i projektantów na podstawie rozporządzenia aktualnego. Cztery, co nowego wprowadzono do rozporządzenia. Następnie nowe pojęcia wprowadzone do rozporządzenia, które do tej pory nie funkcjonowały w polskim drogownictwie i w ramach poprzedniego rozporządzenia. Sześć, zmiany w zakresie projektowania nawierzchni drogowych. Zmiany w zakresie utrzymania dróg. Właśnie to są te punkty, chciałbym może szerzej rozszerzyć je, ponieważ akurat no, brałem udział przy opracowaniu tych tutaj ustępów i paragrafów. Następnie, proszę Państwa, chciałbym coś na temat wzorców i standardów, no i podać przykłady wybranych wzorców i standardów. Tak sobie przygotowałem ten wykład i jeżeli Państwo pozwolicie, to będziemy kontynuować. Otóż, proszę Państwa, podstawa zmiany tego rozporządzenia, a więc tu zgodnie z artykułem 66 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, obowiązujące przepisy techniczno-budowlane w obszarze drogownictwa, to jest to rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i usytuowanie. Drugie, rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i usytuowanie oraz rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 16 stycznia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie artykułu 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Nie dłużej jednak niż do dnia 20 września 2024 roku. Pierwotnie było do 2022 roku, to jest wymóg unijny. Jednak zostało to przedłużone o 2 lata, jednak no, ministerstwo wcześniej przystąpiło do prac i no i postanowiło, że wejdą w życie we wrześniu 2020 roku. Jaki był stan do 21 września 2022 roku? Obowiązywało, to zresztą na pewno Państwo korzystaliście, z rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i sytuowanie. Dalej, rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 roku w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych oraz rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. W sumie, proszę Państwa, było tego około 220 stron. Od 21 września wymienione wyżej rozporządzenia
utraciły moc i pojawiło się rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych i ogłoszone w dzienniku 20 lipca 2020 roku. Rozporządzenie, które Państwu tam zacytowałem, anuluje wymienione trzy rozporządzenia, natomiast spójność ma zapewnić ustawa z dnia 5 sierpnia 2020 roku o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. I ta ustawa obowiązuje od 24 sierpnia oraz 21 września 2022 roku. I proszę Państwa, i ta wymieniona ustawa o Rządowym Funduszu Dróg zmienia ustawy: Kodeks wykroczeń, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo budowlane, o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawę prawo ruchu drogowym, ustawę z dnia 10 kwietnia o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, dalej ustawę o finansach publicznych i ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniu COVID. Proszę Państwa, jaki mamy stan prawny w tej chwili? A więc, proszę Państwa, naczelnym dokumentem, według którego realizuje się czy przygotowuje się budowę dróg, no, jest oczywiście prawo budowlane oraz przepisy, które weszły 21 września, rozporządzenie ministra, o których wspomniałem, gdzie są zamieszczone przepisy techniczno-budowlane w sprawie projektowania dróg. I to są, proszę Państwa, dwa obligatoryjne dokumenty. Natomiast dodatkowo pojawiają się tak zwane wzorce i standardy, czyli tak zwana wiedza techniczna, która służy projektantom do zaprojektowania dróg. Czyli pojawiają się tak zwane wzorce i standardy, polskie normy, no i oczywiście wiedza i doświadczenie osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie. I to są te, oprócz oczywiście wiedzy i doświadczenia osób prowadzących samodzielną działalność, te pozostałe wisy to są stosowane fakultatywne, one mogą być zastosowane lub nie. No, polskie normy też, o ile to Państwo wiecie, o ile są przywoływane w dokumentach. Jeśli chodzi o te wzorce i standardy, tam będzie zamieszczona wiedza techniczna, która do tej pory w części była zamieszczona w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych, czyli tych warunkach technicznych. Ja szerzej powiem o tych wisach. I te wisy są materiałem rekomendowanym w zakresie dróg i mostów, w zakresie BIM-u drogowego i mostowego oraz jako cyfrowe narzędzia. Jeszcze szerzej o tym Państwu powiem. A więc, proszę Państwa, nowe regulacje mają charakter ogólnych wymagań funkcjonalno-technicznych i nie zawierają szczegółów technologicznych i materiałowych, jak to miało miejsce dotychczas. Z pewnością Państwo wiecie, że do tej pory to były tam podane pewne charakterystyczne wymagania związane z projektowaniem dróg. W przepisach mostowych były podane na przykład klasy betonu, klasy cementu i tak dalej. Czyli to bardzo ściśle były określone parametry techniczne. W tej chwili nowe rozporządzenie odchodzi od tych zapisów. Wymagania zawarte w regulacji gwarantują co najmniej spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych, a więc stanowią zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest bezwzględne, niezbędne, aby obiekt budowlany mógł zostać oddany do użytkowania i pełnić swoją funkcję.
Natomiast wszelka wiedza techniczna, wymagania są uszczegółowione we wzorcach i standardach, w tak zwanych WIS-ach, rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu. I w tych WIS-ach zostaną również zaprezentowane metody, parametry, opisy procedur, techniki, podejścia metodyczne oraz zaproponowane typowe rozwiązania projektowe, instrukcje postępowania itd. Tym samym wzorce i standardy będą zawierać rekomendowane, ale nie wykluczające innych metody i parametry pozwalające na spełnienie wymagań zawartych w nowych przepisach techniczno-budowlanych. To nowe rozporządzenie, ono w sumie ma około 44 stron, podczas gdy poprzednie trzy miały 220, ale zostało, czyli i połączone drogowe z mostowymi, i zostało bardzo odchudzone. To nowe rozporządzenie ma na celu uproszczenie procedury uzyskiwania decyzji pozwalających na realizację inwestycji drogowych. Ma to zagwarantować między innymi rezygnację ze skomplikowanej i czasochłonnej procedury uzyskiwania zgody ministra infrastruktury na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w trybie artykułu 9 ustawy prawo budowlane. A więc, proszę Państwa, czyli w związku z tym, że w tych starych rozporządzeniach były bardzo szczegółowo zapisane niektóre wymagania, w związku z tym życie różne nam kreuje niespodzianki. Jeżeli trzeba było zmienić, w związku z tym należało wystąpić o odstępstwo do ministra infrastruktury, co oczywiście zajmowało czas ministerstwo, jak i również państwu projektującym czy działającym w drogownictwach, w administracji, w zarządzaniu, ponieważ to były czasochłonne operacje. Jak czytamy w ocenie skutków realizacji do rozporządzenia, dzięki wprowadzanym zmianom możliwe będzie skrócenie czasu uzyskania decyzji pozwalającej na realizację inwestycji o średnio około 4 miesiące. Tak szacuje ministerstwo. Nowe przepisy w sposób zdecydowany zwiększają odpowiedzialność projektantów. Jak zaznaczono w ocenie skutków realizacji, rekomendacje, czyli te wzorce i standardy, nie stanowią obligatoryjnych przepisów techniczno-budowlanych w rozumieniu ustawy prawo budowlane oraz nie zwalniają osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie z odpowiedzialności zawodowej. Tym samym zaprojektowanie drogi lub mostu zgodnie z wytycznymi określonymi w WIS, w tych wzorcach i standardach, nie powoduje automatycznie spełnienia obowiązków wynikających z ustawy prawo budowlane. Gdyż zgodnie z prawem budowlanym projektant jest odpowiedzialny za realizację projektu. Do tej pory było to sformalizowane w rozporządzeniu, były zapisane zarówno w rozporządzeniach drogowych czy mostowych pewne dane techniczne. W tej chwili są w tych materiałach pomocniczych, w tych wzorcach i standardach, ale to są materiały rekomendowane, nie obowiązujące. Decydująca jest tu wiedza techniczna. W związku z tym, proszę Państwa, jakie ważne zmiany wprowadza rozporządzenie? W WIS-ach będzie, proszę Państwa, można znaleźć rekomendowaną metodę spełnienia obligatoryjnych wymagań funkcjonalno-technicznych określonych w przepisach techniczno-budowlanych. Nie będzie to jednak jedyne możliwe do zastosowania rozwiązania. Jeżeli projektant uzna, że inne rozwiązanie gwarantuje spełnienie wymagań określonych w przepisach techniczno-budowlanych, będzie mógł je zastosować. Bowiem zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania ponosi projektant. Przepisy dopuszczają, że swoje wymagania może sformułować również zarządca drogi.
I teraz, proszę Państwa, jakie zmiany wprowadza rozporządzenie? Ważną zmianą, jaką wprowadza nowa regulacja, jest objęcie jej przepisami budowy lub przebudowy obiektów inżynierskich w ramach dróg wewnętrznych. Do tej pory nie było tego. Dotychczasowe regulacje obejmowały wyłącznie obiekty zlokalizowane w pasach drogowych dróg publicznych. Niemniej jednak za takim podejściem przemawia fakt, że obiekty niezlokalizowane w pasach dróg publicznych prowadzą ruch drogowy, a swoją skalą i rozwiązaniami technicznymi przewyższają często obiekty zlokalizowane poza pasami. Przykładem takich obiektów mogą być samodzielne mosty dla pieszych i rowerów lub wiadukty na terenach wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. W takich przypadkach nie ma uzasadnienia do niestosowania przepisów projektu rozporządzenia określających przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania. Czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia. Ponadto rozporządzenie likwiduje podział na zjazdy publiczne i indywidualne. Dotychczasowy podział generował wiele problemów dla zarządców dróg, bowiem zależny był od faktu prowadzenia działalności gospodarczej, a nie od rzeczywistego ruchu, jaki odbywał się po zjeździe. Dwa przykładowe rodzaje działalności gospodarczej. Pierwsze, wielkopowierzchniowe centrum handlowe i sklep osiedlowy, łączone były z drogą za pomocą tego samego rodzaju zjazdu, mimo że ruch drogowy był drastycznie odmienny. To z pewnością Państwo spotkaliście się z takimi przypadkami. W tej chwili likwiduje się ten podział. Dalej, rozporządzenie wprowadza także nowe wymagania dotyczące dróg dla pieszych i rowerów. Uwzględniono w nim również wymagania dla infrastruktury przeznaczonej do ruchu hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Zasady ruchu tych pojazdów określono w nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym obowiązującej od 20 maja 2021 roku. Ponadto rozporządzenie wprowadza do porządku prawnego przejścia sugerowane, chodniki poprzeczne oraz pasy neutralne pod wspólnym określeniem urządzenia alternatywne, ułatwiające przekraczanie jezdni w miejscach, gdzie nie wyznaczono przejść dla pieszych i w których pozwalają na to przepisy o ruchu drogowym. Jednocześnie podczas prac nad projektem rozporządzenia rygorystycznej weryfikacji uległy wymagania dotyczące projektowania przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów, skutkujące jednoznacznym określeniem dopuszczalności stosowania konkretnych rozwiązań. W projekcie rozporządzenia uregulowano również kwestię stosowania systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni, wspomagające osoby z niepełnosprawnościami wzroku w poruszaniu się po drogach, które dotychczas nie były objęte przepisami techniczno-budowlanymi. Zgodnie z nową regulacją, na drogach publicznych nie będzie już można projektować rond wielopasowych. Ich miejsce mają zająć tak zwane ronda turbinowe, które zostają wprowadzone do systemu prawnego. No, do tej pory funkcjonowały one, a w tej chwili już wprowadzone zostaną do systemu prawnego. Rozporządzenie ogranicza też przypadki obligatoryjności projektowania zatok autobusowych, zwiększając swobodę wyboru rozwiązania, szczególnie w przypadku ulic. Proszę Państwa, cały rozdział 6 rozporządzenia poświęcono wymaganiom dotyczącym widoczności, uznając ją za jedno z najistotniejszych narzędzi zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego. No ja oczywiście w tym gronie nie muszę Państwu tego wyjaśniać. Szczegółowo określono rodzaje widoczności, jakie powinny być zapewnione kierującym pojazdami lub pieszym. W odróżnieniu jednak do obowiązujących regulacji w projekcie rozporządzenia nie wskazano konkretnych wartości,
na przykład odległości widoczności na zatrzymanie. Jak Państwo pamiętacie, w poprzednim rozwiązaniu tam były podane konkretne wartości tych widoczności. Nowe rozporządzenie nie podaje tego. Dzięki temu rozwiązaniu projektant drogi będzie miał możliwość oceny, czy warunki widoczności, które zostały zawarte w projekcie, są wystarczające do zapewnienia niezbędnego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego lub czy muszą zostać zastosowane dodatkowe rozwiązania, na przykład w zakresie organizacji ruchu. Wiedza techniczna stanowiąca wsparcie dla projektantów została zawarta we wskazanych powyżej wzorcach i standardach, w których każdorazowo dla każdej części drogi określono, jak oceniać i zapewniać najlepsze warunki widoczności. A więc, proszę Państwa, w tej chwili projektant będzie mógł korzystać z tych materiałów pomocniczych przy określaniu widoczności zawartej w tej wiedzy rekomendowanej, ale niekoniecznie może również wykorzystać własne doświadczenie. Proszę Państwa, jakie nowe jeszcze zostały wprowadzone określenia? Została wprowadzona pojęcie prędkości do projektowania. Prędkość do projektowania. Określono to jako parametr wyznaczający standard drogi z uwzględnieniem jej funkcji, któremu przyporządkowane są graniczne parametry części drogi oraz zakres jej wyposażenia, w tym prędkość do projektowania odcinków dróg, prędkość do projektowania dróg dla rowerów, prędkość do projektowania dróg dla pieszych i rowerów, prędkość do projektowania w obszarze skrzyżowania i prędkość do projektowania części drogi w obszarze węzła. Do tej pory, jak pamiętamy, była prędkość projektowa i prędkość miarodajna. W tej chwili zostały określone takie prędkości i dodatkowo wprowadzono prędkość dopuszczalną. Ta prędkość dopuszczalna, ona funkcjonowała dawniej i funkcjonuje w tej chwili w prawie o ruchu drogowym. I zawsze na pewno Państwo też mieliście problemy, jak powiązać te poprzednie prędkości z tą prędkością dopuszczalną, tą administracyjną, którą spotykamy jako uczestnicy dróg w postaci znaków na drogach. De facto uczestnik drogi zawsze dowiadywał się, jaką prędkością może jechać z tych znaków, które obserwował przy drodze. W rzeczywistości projektant z kolei operował tymi prędkościami, tam powiedzmy prędkością projektową czy prędkością miarodajną. Użytkownik drogi nawet nie wiedział czasami, że istnieje ta prędkość projektowa czy miarodajna, a w tej chwili też nie będzie wiedział, tam funkcjonuje prędkość dopuszczalna, ale w rozporządzeniu już wykorzystuje się to pojęcie prędkości dopuszczalnej. Ponadto w rozporządzeniu określono, zdefiniowano tak zwany pojazd miarodajny, pojazd o określonych parametrach, które wyznaczają przestrzeń niezbędną do jego ruchu i postoju, wykorzystywane do projektowania drogi. Jest załącznik, gdzie są podane różnego rodzaju pojazdy miarodajne służące do różnych celów, gdzie są określone naciski tych pojazdów na nawierzchnię czy na obiekt mostowy, jak i również wymiary geometryczne, między innymi wykorzystywane przy określaniu skrajni czy innych elementów drogi. Dalej, proszę Państwa, zostały wprowadzone pojęcia cykl życia drogi. Zdefiniowano to w następujący sposób, że są to kolejne fazy istnienia drogi, w szczególności projektowanie, wykonywanie robót budowlanych, użytkowanie, wyłączenie z użytkowania i rozbiórkę wraz z zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki. I tak na przykład przykładowo w paragrafie 8 ustęp 2 przepisów techniczno-budowlanych jest takie sformułowanie: jeżeli
jeżeli jest to uzasadnione, w szczególności z zakresem robót budowlanych przy podejmowaniu decyzji o rozwiązaniach w zakresie projektowania budowy lub przebudowy drogi, uwzględnia się analizę kosztów i korzyści w cyklu życia drogi. No, do tej pory tego nie było, więc to po raz pierwszy pojawia się takie sformułowanie. A więc, proszę Państwa, tutaj no, przy projektowaniu niektórych elementów należy brać pod uwagę te cykla życia drogi. Zresztą o tym dłużej będę chciał więcej powiedzieć na następnych slajdach. Proszę Państwa, w programie środowiskowym UNEP, ONZ oraz dyrektywach i innych przepisach przedstawiono koncepcję myślenia w kontekście cyklu życia life cycle thinking, która obejmuje ocenę wpływu cyklu życia wyrobu na środowisko, jest to tak zwane life cycle assessment, LCA w skrócie, dalej ocenę wpływu cyklu życia wyrobu na społeczeństwo, life cycle social, i analizę kosztów cyklu życia wyrobu, life cycle cost analysis, LCCA. Integracja tych trzech pojęć umożliwi podejmowanie decyzji. W analizie kosztu cyklu życia drogi uwzględnia się aspekty techniczne, społeczne i środowiskowe, a szczególnie oszczędność energii oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych. Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi przy podejmowaniu decyzji zarządca drogi, inwestor, powinien stosować analizę kosztów i korzyści w cyklu życia, czyli to LCCA. Również, proszę Państwa, zostało zdefiniowane w nowym rozporządzeniu pojęcie trudne warunki. Są to warunki wynikające z istniejącego ukształtowania lub zagospodarowania terenu, ze stopnia złożoności warunków gruntowo-wodnych lub z konieczności ograniczenia oddziaływania drogi na środowisko, które przy zachowaniu podstawowych warunków, o których mowa w dziale drugim, uniemożliwiają zastosowanie rozwiązania standardowego lub powodują, że koszty zastosowania rozwiązania standardowego w cyklu życia drogi byłyby rażąco wysokie względem rozwiązania alternatywnego. A więc, proszę Państwa, mamy już pierwszy zapis, gdzie będzie możliwe zastosowanie cyklów życia, pojęcia cyklu życia drogi, a więc w tych trudnych warunkach. Ja wiem, już na podstawie różnych doniesień czy dyskusji, czy konferencji, no, projektanci no, mają problemy z określeniem, co to są te trudne warunki, w jaki sposób to określać te warunki. A więc to, no, ja myślę, że jeszcze sporo czasu upłynie, nim wszyscy dostosujemy się do tego i potrafimy określać te warunki, bo na pewno przy składaniu dokumentacji, jeżeli zastosujemy te trudne warunki, to na pewno trzeba będzie udowodnić te trudne warunki. W związku z tym, no, jednym, że tak powiem, z narzędzi, które pozwala na udowodnić, jest analiza, no, cyklu życia drogi. Proszę Państwa, to tyle, co Państwu chciałem powiedzieć tak ogólnie, co zostało zmienione, jakie nowe pojęcia zostały wprowadzone w nowym rozporządzeniu. A teraz chciałbym krótko nawiązać do działów związanych z budowlami ziemnymi czy z nawierzchniami drogowymi oraz utrzymaniem dróg, ponieważ akurat no, w przygotowanie tych rozdziałów byłem zaangażowany, więc tutaj pewne rzeczy Państwu wyjaśnię i podam, że tak powiem, przyczynę tych zmian.
A więc, Państwa, chciałbym zająć się działem trzecim, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, i tam w rozdziale trzecim jest informacja na temat budowli ziemnych. Tam jest to głównie, chodzi, Państwa, o nasypy, wykopy, to jest ten element, który no, często spotykamy w drogach. I Państwa, paragraf 73, ustęp 1 mówi, że konstrukcję budowli ziemnej projektuje się w taki sposób, aby po pierwsze przenosiła przewidywane obciążenia, co najmniej w okresie użytkowania przyjętym w dokumentacji projektowej. I tutaj uwaga, jak Państwo pamiętacie, do tej pory w starym rozporządzeniu były określone jak gdyby żywotności konstrukcji nawierzchni czy powiedzmy budowli ziemnej. W tej chwili odchodzi się od tego i tutaj, jak Państwo widzicie, przyjętym w dokumentacji projektowej, czyli to, co projektant przyjmie, to będzie obowiązujące. Oczywiście, jak już wspomniałem tam wcześniej, że również może swoje, że tak powiem, wymagania sformułować zamawiający, więc to projektant będzie musiał to również, będzie musiał również do tego się dostosować. Drugie, osiadania eksploatacyjne, aby, czyli osiadania eksploatacyjne nie przekraczały 10 cm z wyjątkiem miejsca styku z drogowym obiektem inżynierskim, które projektuje się w sposób zapobiegający powstanie uskoku. Dalej, jeśli chodzi o budowle ziemne, to należy dokonać sprawdzenia ogólnej stateczności skarb, obejmujące sprawdzenie warunków wszystkich stanów granicznych, które dotyczą budowli ziemnej i jej podłoża. 3. Konstrukcję budowli ziemnej pełniącej funkcję budowli przeciwpowodziowej lub związanej z taką budowlą projektuje się w taki sposób, aby zostały spełnione warunki techniczne określone w przepisach o budowlach hydrotechnicznych. No to jest jasne, że no mamy tam różne przypadki czasami takie, że istnieje konieczność taka stosowania gdzieś przy jakiejś wodzie. W związku z tym tam będą nas obowiązywały te przepisy. Również na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej projektuje się zabezpieczenia konstrukcji budowli ziemnej odpowiednio do kategorii terenu górniczego. No i jest również sugestia, żeby wykopy i nasypy projektować w taki sposób, ażeby dążyć do bilansowania mas ziemnych z uwzględnieniem co najmniej warunków gruntowo-wodnych. No to oczywiście nie zawsze to w praktyce jest możliwe do spełnienia, no ale ustawodawca życzył aż sobie, ażeby wprowadzić taki zapis. Proszę Państwa, w rozdziale czwartym, rozdział czwarty odnosi się do nawierzchni drogowych. I paragraf 75 ustęp 1 mówi, że konstrukcja nawierzchni części drogi projektuje się w taki sposób, aby przenosiła przewidywane obciążenia co najmniej w okresie użytkowania przyjętym w dokumentacji projektowej. I tutaj również w odróżnieniu od poprzedniego starego rozporządzenia nie ma określonego czasu, na jaki projektuje się warstwy nawierzchni drogowej. W starym rozporządzeniu mówiło się, że nawierzchnie betonowe 30 lat, nawierzchnie podatne 20 lat lub no, potem zmieniano nawierzchnie podatne, również podnoszono do 30 lat i tak dalej. W tej chwili ta rzecz jest wykreślona i ten okres żywotności określa projektant, no, w zależności od warunków gruntowo-wodnych, prognozowanego ruchu i tak dalej, lub zgodnie z życzeniem zamawiającego. Na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej projektuje się zabezpieczenia konstrukcji nawierzchni części drogi odpowiednio do kategorii terenu górniczego. No to już oczywiście, jak mówiłem przy okazji budowli ziemnych. Nawierzchnią, po której mogą poruszać się pojazdy inne niż rowery, hulajnogi i urządzenia transportu osobistego, projektuje się w taki sposób, aby przyjęty dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu wynosił co najmniej 115 kN.
Państwa, to jest zgodnie z wymogami unijnymi. Na pewno Państwo wiecie, że w marcu weszła ustawa zgodnie z wymaganiami unijnymi, która właśnie dopuszcza na polskich drogach nacisk osi co najmniej 115 kN. Do tej pory było 100 kN. To 115 to jest wymóg unijny. W prognozowanej strukturze rodzajowej ruchu rzeczywistego do celów projektowania nawierzchni, po której mogą poruszać się pojazdy inne niż rowery, hulajnogi elektryczne i urządzenia transportu osobistego, uwzględnia się pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 tony. Czyli proszę Państwa, do tego tutaj nie zmieniło się, to co do tej pory było, to zostało, że do obliczania tych tak zwanych właśnie, o których mowa w ustępie trzecim, pojazdów osi standardowych wykorzystywano tylko pojazdy o masie większej niż 3,5 tony. Czyli proszę Państwa, ustęp 3 mówi, że ruch rzeczywisty przelicza się na ruch projektowy, który jest wyrażony sumaryczną liczbą równoważnych osi standardowych w całym okresie projektowym. A więc tutaj ten okres, który zostanie projektowy określony czy uzgodniony z zamawiającym, dlatego okresu projektant powinien zaprojektować tą strukturę ruchu pojazdów powyżej 3,5 tony, a więc pojazdy ciężarowe, pojazdy ciężarowe z przyczepą, autobusy lub jakieś inne pojazdy specjalne i te pojazdy przeliczyć na oś standardową. Tu jest zapisane oś standardowa pojedyncza o pojedynczych kołach i ustalonym obciążeniu. Nie sprecyzowano tutaj, początkowo był w zapisie, że tą standardową osią musi być o nacisku 115 kN, jednak w czasie dyskusji ostatecznych przy uzgadnianiu odstąpiono od tego zapisu i w tej chwili nowy projektant może dopuszczać albo 115 lub 100 jako oś standardową, ale nie może tej osi dopuszczalnej pominąć. Ona dopuszczalna musi wynosić zawsze 115. Ustęp 4, liczbę równoważnych osi standardowych wyznacza się z uwzględnieniem równoważności między szkodą zmęczeniową, która jest wywołana przejazdem pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 tony, a przejściem osi standardowej. Czyli proszę Państwa, to są te popularne tak zwane współczynniki przeliczeniowe, które są w katalogach typowych konstrukcji, które są określone dla różnych osi standardowych. Jak Państwo sobie przypamiętacie, z pamięcią pamiętacie, że katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych był projektowany na oś standardową 100 kN, natomiast katalog nawierzchni sztywnych, którego między innymi byłem współautorem, tam zrobiliśmy dwie osie, 100 i 115. Już tam przewidywaliśmy, że będzie wprowadzona oś 115 kN w przyszłości, w związku z tym również dostosowaliśmy już do tej osi 115 kN, tam zaprojektowane konstrukcje nawierzchni. Ustęp 4 dopuszcza, że liczbę równoważnych osi standardowych wyznacza się z uwzględnieniem równoważności ustęp 5 również wspomina, to jest nowość, która została wprowadzona, aby zaprojektować nawierzchnię, po której o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 tony mogą poruszać się pojazdy inne niż rowery, hulajnogi elektryczne i urządzenia transportu, dopuszcza się przyjęcie widm obciążeń osi pojazdów. I to jest, proszę Państwa, nowość, ponieważ mamy właśnie kilka metod projektowania tych nawierzchni. Jedne to jest właśnie z uwzględnieniem pojęcia osi standardowej, a drugie pojęciem widm obciążeń osi pojazdów. Jeśli chodzi o to pierwsze pojęcie, to tam sylwetki pojazdów za pomocą tych współczynników przeliczeniowych przeliczamy na osie standardowe.
Natomiast w tym drugim pojęciu, przyjęcie widm obciążeń, tam, proszę Państwa, każdą oś, która pojawi się na drodze, uwzględniamy indywidualnie. Stąd te widma obciążeń. Dlaczego to wprowadzono? Proszę Państwa, coraz więcej jest zamontowanych na drogach naszych stacji do tak zwanego ważenia pojazdów, czyli identyfikacji obciążeń osi pojazdów. Czyli na podstawie zebranych danych z tych stacji będzie można uzyskać te widma obciążeń i to może stanowić materiał do projektowania konstrukcji nawierzchni. W związku z tym wprowadziliśmy ten zapis, ażeby właśnie uzyskać wiarygodne, jak gdyby te rzeczywiste naciski, które występują na nawierzchnię podczas ruchu, poruszania się różnych pojazdów. I proszę Państwa, ustęp 6, również ważny, który mówi, że decyzję o wyborze rodzaju konstrukcji nawierzchni oraz materiałów lub wyrobów budowlanych do jej wykonania podejmuje się na podstawie analizy kosztów i korzyści w cyklu życia drogi w okresie obejmującym wykonanie robót budowlanych, użytkowanie oraz powtórne użycie materiałów nawierzchni z uwzględnieniem wartości rezydualnej. Jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia analizy lub nie jest uzasadnione jej przeprowadzenie, dopuszcza się podjęcie decyzji na podstawie innych kryteriów. A więc, proszę Państwa, wprowadzono tutaj wymóg do tego, ażeby decyzję o wyborze rodzaju konstrukcji, czyli to, co jest u nas wieczny spór, nawierzchnie czy asfaltowe, czy betonowe, tak? Ażeby tą decyzję powziąć po przeanalizowaniu kosztów i korzyści w cyklu życia drogi. A więc nie powinno się, proszę Państwa, brać pod uwagę jedynie koszty budowy, tak jak do tej pory z reguły tak jest, ale również koszty użytkowania, a więc remonty i tak dalej. Więc to należy również brać, ponieważ proszę Państwa, my mamy w tej chwili taką sytuację, że budujemy drogi, tak? Autostrady, drogi ekspresowe. Ale przyjdzie taki okres, że będziemy musieli je remontować. Jak już wspomniałem, w poprzednich przepisach były podane okresy, na jakie projektuje się te nawierzchnie. Czyli to my budujemy z materiałów takich, które nie są wieczne. Nie ma takich w przyrodzie materiałów, może jakieś kosmiczne. Ale my projektujemy zresztą w całej administracji drogowej na całym świecie z pewnych określonych typów materiałów i one mają też określoną żywotność. Jako całość konstrukcje to były sformułowane lata, natomiast wiadomo było, że w utrzymaniu w przypadku nawierzchni asfaltowych warstwy ścieralne podlegają wymianie co 8-10 lat. A więc Państwa, w tej chwili wprowadza się obowiązek przeprowadzenia cyklu życia właśnie dla całego okresu, czyli od kołyski po grób. To tyle, proszę Państwa, co chciałem Państwu powiedzieć, jeśli chodzi o ten dział trzeci związany z budowlami ziemnymi i nawierzchniami. Teraz jeszcze krótko chciałem się zatrzymać na dziale czwartym, a więc warunki techniczne użytkowania dróg publicznych. Proszę Państwa, tego też nie było w poprzednim rozporządzeniu i tutaj zostały wprowadzone zapisy, które postaram się może Państwu przybliżyć. A więc w paragrafie 111 zarządca drogi, mówi się, że zarządca drogi stosuje system zarządzania, który ma na celu zaplanowanie działań związanych z jej utrzymaniem, w tym remontów pozwalających osiągnąć i utrzymać odpowiedni stan techniczny drogi, a w rezultacie jej funkcjonalność, odpowiedni poziom bezpieczeństwa ruchu oraz zgodność z przepisami prawa według założonej strategii w cyklu życia drogi przy jak najmniejszym koszcie całkowitym i przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Czyli tutaj również używa się pojęcia cyklu życia,
no i że zarządca ma obowiązek tak zarządzać tymi nawierzchniami, ale żeby one rzeczywiście spełniały funkcję. No, proszę Państwa, to rozporządzenie dotyczy wszystkich zarządzających drogami. Nie tylko generalną dyrekcję, ale również zarządy dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych, jak i również gminy. Zarządca drogi, paragraf 112, dąży do wprowadzenia proaktywnej strategii w procesie użytkowania drogi, spełniając następujące warunki. Pierwsze, w szacowaniu kosztu całkowitego uwzględnia co najmniej aspekty techniczne, społeczne i środowiskowe wykonywanych działań. Dwa, ustala akceptowalny poziom ryzyka w zależności od klasy drogi. A więc, proszę Państwa, wprowadza się proaktywną strategię w procesie użytkowania drogi. Co to znaczy proaktywna? Do tej pory mieliśmy w zarządzaniu, w utrzymaniu tak zwaną reaktywną strategię. Reaktywna strategia, która polegała na tym, że wyskoczyła dziura, więc trzeba ją załatać. Tak? Pojawiły się tam jakieś spękania, czy kolejne, trzeba je zlikwidować. W tej chwili mówi się o proaktywnej strategii. Czyli takiej strategii, ażeby przewidywać, jakie mogą pojawić się uszkodzenia nawierzchni i dobierać odpowiednie technologie do zarządzania tą nawierzchnią w sensie utrzymania. A więc, proszę Państwa, to jest ta nowość, która została zapisana w tym rozporządzeniu. Dalej, proszę Państwa, w paragrafie 113 ustęp 1 w ramach użytkowania drogi zarządca realizuje procesy całorocznego utrzymania bieżącego oraz utrzymania długoterminowego. Zarządca drogi w ramach bieżącego utrzymania podejmuje czynności techniczne i organizacyjne, co najmniej w zakresie utrzymania nawierzchni części drogi, w tym zwalczania śliskości zimowej, te normalne czynności odśnieżania urządzeń, obiektów inżynierskich, znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, dbanie o roślinność w pasie drogowym, dbanie o obiekty inżynierskie, które ograniczają ryzyko obniżenia, które mogłyby nieutrzymywane obniżać nośność i stateczność tych obiektów. A więc to utrzymanie krótkoterminowe. Natomiast w procesie utrzymania długoterminowego zarządca drogi co najmniej po pierwsze, planuje działania na podstawie przyjętej strategii i analiz inżynieryjno-ekonomicznych. Dwa, pozyskuje informacje o bieżącym stanie technicznym i funkcjonalności drogi. Trzy, sprawdza skuteczność i efektywność podjętych działań. Cztery, cyklicznie usprawnia proces i stosowane systemy zarządcze. W ramach procesu użytkowania drogi zarządca prowadzi co najmniej pomiary i analizy ruchu drogowego, określając w szczególności średniodrobowy ruch i miarodajne natężenie ruchu do celów projektowych. Dwa, ocenę stanu technicznego przydatności do użytkowania oraz estetyki drogi, wykonując inspekcje bieżące, podstawowe, rozszerzone lub szczegółowe ekspertyzy. Inspekcję podstawową wykonuje się co najmniej raz w roku, a inspekcję rozszerzoną co najmniej raz na 5 lat, tak aby realizować zakres kontroli okresowej, o której mowa w przepisach prawa budowlanego. A więc, proszę Państwa, na tym chciałbym tą pierwszą część swojego wykładu zakończyć. W związku z tym, może teraz odpowiem na pytania, które tutaj się pojawiły. Pierwsze mi tu wpada
spisać testament, no oczywiście. Dobrze, ale może postaram się odpowiedzieć Państwu na pytania. A co jeżeli inwestor ustali czas życia drogi na przykład 50 lub 100 lat, co ma zrobić projektant? No to projektant, mam nadzieję, że mamy rozsądnych zarządzających drogami, no ale no to wtedy projektant no, musi się dostosować i coś zaproponować. Oczywiście, no Państwa, no, proponujemy cały cykl życia w związku z tym, no, musi projektant się dostosować. Oczywiście ja to mówię humorystycznie, ponieważ no, pytanie również było humorystyczne, no bo to jak gdyby wybiegające, to ja nie wiem, co najmniej ze 4 pokolenia, tak? No. Jedziemy dalej. Tego cuda to mógłby Pan tłumaczyć te zapisy, a nie tylko je czytać. No oczywiście, no ja czytam, bo może nie wszyscy Państwo zapoznali się, ale staram się również Państwu wytłumaczyć. No, mam nadzieję, że ten cykl życia wytłumaczyłem Państwu, jak i również te strategie utrzymania również wyjaśniłem. To jest oczywiście nowość, no ale jeżeli no, Państwo macie jakieś problemy, no to chętnie możemy podyskutować. No to są wyniki meczu, to może nie będziemy tego komentować. Ten koszt cyklu życia obiektu drogi to będzie problem z jego właściwym ustaleniem, patrząc na realia. No rzeczywiście, Państwa, ale ministerstwo przewiduje, bo Państwa, wiadomo, że w tej chwili to różne, ja widziałem różne obliczenia kosztów cyklu życia na nawierzchni asfaltowych, nawierzchni betonowych. No więc tym raz wychodziło, że jedne są bardziej opłacalne, drugie raz jednym wychodziło, że jedne, drugim, że drugie są opłacalne, więc to różnie z tym jest. W ministerstwie również sobie zdają sprawę z takiego podejścia i te przewiduje się, że będą wydane między innymi wzorce i standardy, które będą takim materiałem pomocniczym do właśnie przygotowywania tych analiz cyklu, strategii związanych z analizą cyklu życia drogi. No, kiedy to się pojawi, trudno mi powiedzieć. W związku z tym nie wiem, czy można, to będzie problem, no tak, no patrząc na realia, no rzeczywiście, witam, ale w Łodzi jest OBWE, nie wiem, cokolwiek to by znaczyło, a szerokość zjazdu, pojazd miarodajny. Państwa, przyznam się, że ja bym może nie chciał się wypowiadać na temat rozwiązań geometrycznych, bo akurat nie uczestniczyłem w tego typu pracach, więc bardzo przepraszam, jeżeli kogoś zawiodę tutaj, no ale to przygotowywane są wzorce i standardy, to tam ewentualnie będzie można znaleźć. No również tutaj następne pytanie z tej serii zjazdów, więc tutaj no nie chciałbym się na ten temat wypowiadać. Projektant ma być ekonomistą, czy ten zakres przejmie inwestor? No jeżeli inwestor zażyczy sobie, ażeby no, projektant przygotował cykl życia, no to oczywiście to będzie po stronie projektanta. Trudno, no, będzie musiał to zrobić. Mam nadzieję, że inwestor zapłaci. Zaraz coś tu jeszcze jest. WIS jest jedna oś standardowa 115, a dopuszczalne obciążenie osi. Zaraz, bo coś mi tu znika. A dopuszczalne obciążenie osi. W WIS-ach, nie, te wzorce i standardy, w WIS-ach jest oś standardową 115,
A dopuszczalna oś obciążenia też jest 115, no bo to jest zapisane w ustawie, która weszła w życie, więc te dopuszczalne osi napędowej obciążenie jest również 115. Natomiast w WIS-ach, no te, które to jest tamto, ten WRD 63, gdzie tam, ale tam są podane dwie osie standardowe, WRD 63, 115 i 100 kN. A co, jeżeli tak zwane życzenie zamawiającego odbiega od rozporządzenia, projektant musi się zastosować do wymagań zamawiającego. No oczywiście, jeżeli to nie będzie sprzeczne z rozporządzeniem, no to projektant no, musi, no, powinien zastosować się do wymagań zarządzającego. WIS są okresy projektowe, jak to się ma do rozporządzenia. No właśnie, proszę Państwa, rozporządzenie nie określa, tak jak poprzednie rozporządzenie określało okresy projektowe. W tej chwili w WIS-ach będą, w WIS-ach to znaczy w katalogach, tak? W WIS-ach to znaczy w katalogach. W tej chwili ja po przerwie powiem o tym katalogu, który jest wprowadzony nowy, ale tam są określone, no bo trzeba było stworzyć. Natomiast no jeżeli zamawiający zażyczy sobie inny okres użytkowania, no to projektant no niekoniecznie będzie musiał się dostosować do WIS-ów. No bo w WIS-ach w tej chwili dla nawierzchni podatnych, te WIS-y, które WRD 63, tam jest dla nawierzchni podatnych 20 lat, a dla nawierzchni betonowych 30 lat, bo dla takich okresów zostały zaprojektowane grubości, dobrane konstrukcje nawierzchni. Natomiast no, jeżeli będą inne, no to trudno. Kiedy możemy użyć zapisów rozporządzenia wskazanych dla trudnych warunków? Czy na przykład zawężenie szerokości jezdni dróg dla rowerów, dróg dla pieszych do wartości wskazanych dla trudnych warunków z argumentem do ich użycia? Oczywiście jest to również związane ze znaczącym obniżeniem kosztów inwestycji. No, proszę Państwa, jeżeli projektant potrafi udowodnić na podstawie analizy kosztów cyklu życia, na jakiej podstawie on wykorzystuje te trudne warunki, no to oczywiście to będzie argument dla zatwierdzających projekt, czy również dla inwestora. Czy są już przedstawione metody obliczenia szerokości strefy bez przeszkód dla dróg o prędkości dopuszczalnej wynoszącej więcej niż 50 km? Z tego co wiem, w tej chwili trwają prace na temat tych wzorców i standardów i między innymi tego wzorca, gdzie będzie ta rzecz umieszczona. Ja podam Państwu w drugiej części, nad jakimi wzorcami i standardami pracuje się. Co to jest pas neutralny? No i, proszę Państwa, to jest odpowiedź na poprzednie pytanie. Również jest przygotowywany wzorzec WRD, gdzie ta rzecz będzie dokładnie zdefiniowana. Nie chciałbym tutaj wybiegać przed szereg. Dzień dobry, proszę o informację, czy prezentacja ze szkolenia będzie dostępna. Tak, proszę Państwa, za kilka dni będzie dostępna TVDOIB, tak? Czyli Telewizja Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. To Państwo znajdziecie tam na tych stronach tą prezentację. Co jeszcze tutaj, kiedy będą dostępne WIS-y? No, proszę Państwa, WIS-y będą dostępne, no, jak zostaną opracowane. W tej chwili sukcesywnie opracowywane są, zlecane przez ministerstwo
są no, zlecający, którzy wygrali przetargi, opracowywują te wzorce i standardy. W tej chwili trudno jest mi powiedzieć, ponieważ no, dużo tego jest, więc ja pokażę w drugiej części, jakie zostały opracowane i czego można jeszcze się spodziewać. Rozporządzenie sprawia wrażenie niedokończonego, kiedy możemy Sporządzenie sprawia wrażenie niedokończonego, kiedy możemy liczyć. Co to jest? Się zgubiłem. Tak. Nie. Tam no, podejrzewam, że kiedy możemy liczyć na powiedzmy na te dalsze wisy. No to już powiedziałem, no, proszę Państwa, te wzorce i standardy są. Są opracowywane, no, kiedy pojawią się, kiedy komitet techniczny, ponieważ do zatwierdzania zostały powołane komitety techniczne, więc kiedy te komitety techniczne no, zatwierdzą, przekażą ministrowi, wtedy minister rekomenduje. Niestety nowe przepisy przez pozorne uproszczenie utrudniają decyzyjność. Wszystko wygląda fajnie w teorii. Co tu gdzieś to mi to wszystko wygląda fajnie w teorii. O. W projektowaniu to nie prowadzenie wieloletnich badań, tylko często działanie na czas. Wiele zapisów jest potrzebnych, ale projektanci i decydenci pracują na taśmie i potrzebują uproszczeń i tak dalej. No, praca w administracji czy w projektowaniu to nie prowadzenie wieloletnich badań naukowych. No. No jasne, że to nie jest to samo, ale to, proszę Państwa, ale to nie ci, co pracują naukowo, wymyślili to rozporządzenie. To rozporządzenie przygotowało ministerstwo, tam byli współautorzy, ludzie zaproszeni do współpracy, w związku z tym, no, to był wymóg unijny, ażeby wprowadzić. Ja rozumiem, proszę Państwa, bo to jest problem przestawienia się na nowe tory. Do tej pory projektant miał kawę na ławę w rozporządzeniu wypisane, tak? I więc stosował i, no, i to było jak gdyby, no, był chroniony przez to rozporządzenie. W tej chwili, kiedy te różne zapisy konkretne odnośnie danych parametrów zniknęły z rozporządzenia, w związku z tym no, tu projektant jest, zaczyna być odpowiedzialny, w związku z tym no, jakoś trzeba będzie się przestawić i poradzić sobie. Przecież podobny system, nie tylko w Polsce, w Niemczech też podobny system funkcjonuje, więc to nie jest wcale jakiś taki wymóg czy wynalazek polski. Ale również kiedyś słyszałem takie głosy, że to rozporządzenie no, ogranicza projektanta. No, przecież było bardzo dużo wniosków o odejścia, o odstępstwa. To znaczy, że tam oznaczało to, że to za bardzo precyzyjnie było określone. Więc tutaj kij ma dwa końce. No, oczywiście nigdy nie uzgodnimy tutaj zdania. Państwo będziecie mieli jedno zdanie, no, ministerstwo drugie. No, ja to w tej chwili no, jestem takim pośrednikiem pomiędzy tymi różnymi zdaniami i instytucjami. Niestety nowe przez pozorne uproszczenie utrudniają decyzyjność. No, myślę, że życie pokaże, jak będzie, jak będą funkcjonowały. Dalej, proszę Państwa, no, ja wiem. Dla zarządców dróg wojewódzkich czy powiatowych to jest też pewna nowość, jeśli chodzi o zakres utrzymania. Do tej pory nie było to tak dokładnie sprecyzowane. W tej chwili te zapisy się pojawiły w rozporządzeniach, w związku z tym no, tutaj ci zarządcy muszą się dostosować do tych przepisów.
korzystam. No, nie wiem, czy jeszcze przygotowywane są wzorce, jakie wartości przyjmować. No to już tu odpowiadałem. Czy wisy będą zawierały przykładowe konstrukcje nawierzchni dla różnych okresów użytkowania, czy też projektanci mają prowadzić badania? No, no ja już powiedziałem Państwu, że w wisach, tych wzorcach i standardach jest katalog zamieszczony, który powiem dla ruchu bardzo lekkiego i dla takich typowych elementów dróg, jak przystanki i skrzyżowania i tak dalej. Natomiast Ministerstwo Przyszłości planuje te istniejące katalogi, które funkcjonują w przestrzeni, ale których jest jak gdyby beneficjentem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przewiduje Ministerstwo w przyszłości wprowadzenie tych katalogów jako WIS-ów. Na razie to są jak gdyby katalogi, które wprowadził w życie zarządzeniem Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Kto powinien, pytanie w imieniu mojej żony, kto powinien odśnieżać chodniki przy drogach publicznych? No to jest, to myślę, że to pytanie do zarządcy tych dróg publicznych. Ja tutaj nie chciałbym się autorytatywnie wypowiadać, ponieważ no, może się okazać, że zarządca ma inne zadania. Przekrój 1, 2 plus 0, co to jest? Akurat to tego nie wyjaśnię Państwu, bo to nie jest moja domena, w związku z tym nie bardzo wiem też, co to mogłoby znaczyć, ale słyszałem dyskusję na ten temat, więc niedługo we wzorcach i standardach może pojawić się. No to już było. Nie, czyli do 09/2024 bazujemy na starych. Proszę Państwa, nowe rozporządzenie już obowiązuje i od tego nie ma odstępu, od tej odejścia. Natomiast, proszę Państwa, w starych przepisach, w starym rozporządzeniu była pewna wiedza inżynierska. Więc skoro dopuszcza się, tak powiem, projektantowi daje się dowolność, w pewnym sensie, w cudzysłowie, to również może korzystać z tego, co było zapisane w starym rozporządzeniu, przy czym ono już nie jest obowiązujące, ale też może stanowić niezłą wiedzę inżynierską. Tak to należy rozumieć. Proszę Państwa, to może w tej chwili przeszlibyśmy do tych wzorców i standardów. A więc, proszę Państwa, ten materiał pomocniczy, wzorce i standardy, który tu Państwu prezentuję, to są wydawane w formie właśnie takich tutaj materiałów pomocniczych, których przykłady macie Państwo zamieszczone. WRD to są wytyczne rekomendowane dotyczące dróg, czyli tak zwane drogowe. One będą na zielono z literką D jako drogowe, mostowe będą M, tak, z literką M. Czyli są wydawane wzorce i wytyczne rekomendowane dotyczące dróg, tak zwane drogowe, wytyczne rekomendowane dotyczące drogowych obiektów inżynierskich, tak zwane mostowe lub obiektowe. I tutaj macie Państwo takie przykłady. Oprócz tego BIM, wzorce i standardy dotyczące modelowania informacji o budowaniu dotyczące dróg, czyli BIM-D zielone ze znaczkiem D, drogowych, i obiektów inżynierskich BIM-M. Czyli, nie, proszę Państwa, w zakresie WRD przewidywane jest wydanie następujących rodzajów wzorców i standardów. A więc, proszę Państwa, one już zostały ponumerowane. WRD 00 dotyczące procesu inwestycyjnego. WRD 10 sieć dróg i ruch drogowy.
WRD 20, odcinki dróg. WRD 30, skrzyżowania, węzły, zjazdy, wyjazdy i wjazdy. WRD 40, infrastruktura dla pieszych, rowerów i transportu zbiorowego. WRD 50, rezerwa. WRD 60, nawierzchnie i geotechnika. I tu, proszę Państwa, zostały WRD 63, 64, za chwilę pokażę je. WRD 70, wyposażenie techniczne. WRD utrzymanie. WRD 80, utrzymanie. I WRD 90 jako rezerwa. Podobnie w przypadku przepisów WRM mostowych. WRM 0 proces inwestycyjny, WRM 10 powiązanie z terenem i drogą, WRM 20 konstrukcja, WRM 30 zabezpieczenie i trwałość, WRM 40 bezpieczeństwo, 50 ochrona środowiska, 60 nawierzchnie, wyposażenie techniczne, 70, 80 utrzymanie, 90 rezerwa. A więc numeracja podobna jak w drogowych, tylko no, inne oznaczenia. No i proszę Państwa, dla drogowe BIM-D i BIM-M mostowe. Państwa, minister infrastruktury rekomendował dotychczas 29 wzorców i standardów WIS, w tym 13 drogowych. Obecnie prace trwają prace nad 32 dokumentami. I proszę Państwa, na przykład są takie wytyczne kształtowania sieci dróg, część pierwsza, wymagania podstawowe, wytyczne projektowania węzłów drogowych, część druga, elementy węzłów i wyposażenie techniczne, wytyczne projektowania węzłów drogowych, część pierwsza, wymagania podstawowe. Są WRD 21, wytyczne wyznaczania skrajni dróg zamiejskich i ulic. I WRD 63, katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg. I wytyczne WRD 64, wytyczne określania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych części dróg. To WRD 64, ono zastępuje dawny załącznik 6, który był w starym rozporządzeniu. WRD na przykład 41, czy wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, część trzecia, projektowanie przejść dla pieszych, wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, część czwarta, projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych. Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów, część pierwsza, planowanie tras dla rowerów, wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów, część druga, projektowanie dróg dla rowerów, dla pieszych i rowerów oraz pasów i kontrpasów ruchu dla rowerów, wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów, część trzecia, czyli WRD D42-3. I to jest opracowane, ale te wytyczne utrzymania dróg samorządowych, to ono jeszcze nie zostało ogłoszone, prace zostały zakończone, ale jeszcze trwają dyskusje. Wytyczne utrzymania dróg samorządowych, część pierwsza, wymagania podstawowe, to jest WRD 83.1, wytyczne utrzymania dróg samorządowych, część druga, diagnostyka i wytyczne utrzymania dróg samorządowych, część trzecia, katalog typowych rozwiązań materiałowo-technologicznych stosowanych przy remontach. A więc to jest taki właśnie katalog, będzie wydany dla utrzymania dróg samorządowych. Podobne, proszę Państwa, wytyczne, te wzorce dla mostów, WRM 11, projektowania, wytyczne projektowania elementów powiązania drogowych obiektów inżynierskich z terenem i drogą. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni na drogowych obiektach mostowych. To też Państwu fragment pokażę.
dzisiaj. No i proszę Państwa, katalogi, czy materiały dla BIM-ów w zakresie dróg i w zakresie mostów. A więc proszę Państwa, dziękuję za uwagę, a w tej chwili chciałbym Państwu, za chwilę przedstawimy się na inną prezentację, chciałbym Państwu pokazać trzy wzorce i standardy, które już, że tak powiem, są już na stronie ministerialnej do stosowania umieszczone. Między innymi, zgodnie z zapowiedzią, chciałbym Państwu przedstawić no, dwa wytyczne, standardy, wzorce i standardy, które już funkcjonują w przestrzeni, natomiast jedno, które jest w opracowaniu, ale tak chciałbym Państwa zorientować, pokazać pewne rzeczy od kuchni. A więc proszę Państwa, tu prezentuję Państwu WRD 64, wytyczne określania wybranych cech powierzchniowych nawierzchni jezdni. Te wytyczne to jest dawny załącznik 6 ze starego rozporządzenia. W tej chwili no, z czego składa się taki wzorzec i stan WIS, a więc spis treści, tu jest, macie Państwo spis treści dla tego wzorca, wykaz opracowań, normy pozostałe, definicje, objaśnienia, skróty i tu są podane właściwości przeciwpoślizgowe, makrotekstura, równość podłużna i równość poprzeczna. To, czyli proszę Państwa, normy są podane, przedmiot i zakres stosowania. Przedmiotem opracowania tego są wytyczne określania wybranych cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych części dróg przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych przed oddaniem ich do użytkowania, a więc odnosi się to do nowo wybudowanych. I tutaj do czego odnoszą się? One odnoszą się do właściwości przeciwpoślizgowych oraz makrotekstury nawierzchni, równości podłużnej oraz równości poprzecznej. I jest podana metodyka i kryteria przypisane poszczególnej metodyce określania tych cech. No, tu są definicje, pozwolicie Państwo, że przelecę, ponieważ no, nie mamy wiele czasu. Zatrzymam się może na właściwościach przeciwpoślizgowych. No, do tej pory trwały dyskusje i trwają w dalszym ciągu na temat tych właściwości przeciwpoślizgowych. W tym rozporządzeniu, w tym warunkach technicznych wprowadzono pomiar punktowy, tak, to jest taki pomiar za pomocą takiego urządzenia SRT3, które funkcjonuje u nas w kraju, gdzie ten pomiar prowadzi się urządzeniem o pełnej blokadzie koła co 50 metrów i określa się tam w określonych warunkach na mokrej nawierzchni, określa się ten tak zwany współczynnik tarcia. No, są tutaj określone w przepisach, na jakiej długości, w jaki sposób określa się. No i proszę Państwa, jest podana tabela, w której są podane wartości tych współczynników tarcia, no, określanych przy różnych prędkościach, ponieważ no, za pomocą tego sprzętu możemy określać te współczynniki dla różnych prędkości i tu są podane te wartości. Tu jest, proszę Państwa, no, to urządzenie, to jest SRT3. W kraju chyba mamy około 18 tego rodzaju urządzeń i one są prowadzone. Urządzenie, proszę Państwa, to jest no, bardzo krytykowane, ponieważ ono mierzy ten współczynnik tarcia przy pełnym zablokowaniu koła. Oczywiście w tej chwili no, już rzadko spotyka się takie samochody jeżdżące po drogach. W tej chwili no, może nie, no, prawie że zdecydowana większość ma jednak ten minimalny poślizg. W związku z tym no, są już inne urządzenia i to jest tak zwany pomiar ciągły. Przy czym w Polsce
te inne urządzenia no, nie były do tej pory stosowane. W związku z tym no, kryteria są opracowane, ta tabela odnosi się do tego urządzenia. Natomiast znalazł się tutaj zapis taki, że z tej tabeli można korzystać z wykorzystaniem podanych tu współczynników tarcia, które zostały określone właśnie tym urządzeniem SRT3, ale one będą ważne do chwili, gdy zostanie opracowany polski system walidacji urządzeń pomiarowych do oznaczania tych współczynników tarcia, ponieważ no, właściwie to jest chyba jedyne w Europie urządzenie, które określa w taki sposób ten współczynnik tarcia, ale proszę Państwa, nie ma danych, nie ma bazy danych odnośnie współczynników tarcia określanych w sposób ciągły, czyli za pomocą urządzeń, które rejestrują ten współczynnik tarcia w sposób ciągły. Jest w tych warunkach technicznych właśnie rozdział poświęcony tym właściwościom za pomocą pomiaru ciągłego, ale niestety nie ma jeszcze kryteriów i jest tutaj w akapicie 7 taki zapis. Do pomiaru współczynnika tarcia wyznaczonego metodą pomiaru ciągłego używa się urządzeń pomiarowych spełniających kryteria polskiego systemu walidacji urządzeń pomiarowych. A więc oczekujemy, że będzie taki, pojawi się polski system walidacji tych urządzeń i wtedy po zebraniu doświadczeń na drogach w zakresie tych urządzeń, no, będą opracowane tabele i kryteria wartości tych współczynników. Tu macie Państwo takie. W Polsce funkcjonują właśnie po drogach, zbierają dane za pomocą tych pomiarów ciągłych takie urządzenia. No, nie chcę wymieniać ich nazw, żeby nie reklamować tutaj nikogo. Generalna Dyrekcja zbiera od prawie 5 lat już dane ze swoich dróg. No być może kiedyś no pojawi się taka baza i te tabele, które będzie można wykorzystywać. Póki co stosowane jest to urządzenie SRT3, które pozwala określić współczynnik tarcia z kołem zablokowanym. Dalej, proszę Państwa, makrotekstura, jest pomiar makrotekstury. To jest no, najczęściej tą makroteksturę w tym wisie wpisano, że należy ją określać dla nawierzchni betonowej, tylko wykonanej metodą odkrytego kruszywa. A więc to najczęściej na drogach, autostradach i drogach ekspresowych. Tu jest przykład no, szacowania tej makrotekstury i sposób jej walidowania i oceny. Dalej, proszę Państwa, jest podane, w jaki sposób określa się równość podłużną. Równość podłużną określa się tutaj za pomocą metody profilmetrycznej, za pomocą planografu oraz metodą łaty i klina. Ta metoda profilometryczna, no to najczęściej stosowana jest na drogach ekspresowych i autostradach. Tu Państwo widzicie takie urządzenie, które rejestruje tę równość podłużną. W wyniku tej rejestracji pojawia się tak zwany współczynnik IRI, który nam charakteryzuje równość podłużną drogi. To jest takie urządzenie poniżej planograf, gdzie można równość na drogach niższych klas wyznaczać, no lub tradycyjnie według łaty, która tutaj również jest Państwu zaprezentowana. No i są podane wartości tych wskaźników IRI, jak i również tutaj są podane w tej tabeli 5.3 wartości tych równości podłużnej określanych za pomocą łaty, ewentualnie planografu.
Sformułowane również są warunki określania równości poprzecznej i tutaj również stosuje się metodę profilometryczną lub metodę łaty i klina. Dla tych dróg niższej klasy można stosować, a więc to urządzenie profilometryczne, czyli ono w kierunku poprzecznym za pomocą czujników laserowych identyfikuje równość poprzeczną, no i oczywiście łatę. Przy czym tutaj proponuje się stosowanie łaty dwumetrowej, taka jak do tej pory u nas była stosowana, ponieważ dla tej łaty są opracowane, kryteria, które podane są w tabeli 6.2 tych nierówności poprzecznych. Europejska norma zaleca łatę o długości 3 metry. No, my ograniczamy się tutaj w tych wzorcach i standardach do 2 metrów, ponieważ jak wspomniałem, te opracowane, na których bazowaliśmy, kryteria są opracowane, przygotowane, zweryfikowane dla łaty dwumetrowej. To, proszę Państwa, tyle jeśli chodzi o ten WRD 64. W tej chwili jeszcze zaprezentuję Państwu WRD 63. Tak, to jest WRD 63, to jest katalog typowych konstrukcji nawierzchni wybranych elementów dróg. A więc, proszę Państwa, właśnie do ministerstwa wpływało szereg zapytań w sprawie projektowania takich elementów jak zatoki autobusowe, czy skrzyżowania, czy chociażby nawierzchni, projektowanie nawierzchni dróg dla ruchu poniżej KR1, które są w istniejących katalogach. No ten ruch właśnie, ten ruch poniżej KR1 mógł się pojawiać tam na jakichś drogach, powiedzmy, lokalnych czy drogach pojazdowych. No więc ministerstwo zdecydowało właśnie się na wydanie tego katalogu jako wzorce, we wzorcach i standardach. Obiecuje, że zostaną zaadoptowane te katalogi, które w tej chwili nawierzchni podatnych i sztywnych funkcjonują, ale to są jak gdyby własnością Generalnej Dyrekcji, że z pewnymi modyfikacjami zostaną wciągnięte jako wzorce i standardy. Proszę Państwa, no ten katalog, no to główne założenie, a więc katalog został opracowany do stosowania w projektowaniu następujących nawierzchni. Zatok w obszarze przystanku publicznego transportu zbiorowego, przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego, gdy ta sumaryczna liczba osi standardowych jest mniejsza niż granica dolna KR1. Które określone były w tych są katalogach tych nawierzchni podatnych i półsztywnych lub sztywnych, przeznaczone do postoju pojazdów wraz z jedniami manewrowymi, przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów w obrębie skrzyżowań i na wlotach skrzyżowań. A więc dla takich elementów dróg jest przygotowany ten katalog. No, to już wspominałem, że katalog dla nawierzchni sztywnych, ponieważ w tym katalogu są nawierzchnie sztywne, podatne, kostkowe i różnego rodzaju. Za chwilę pokażę Państwu przykłady. Dla nawierzchni tych sztywnych, betonowych 30 lat, natomiast dla pozostałych nawierzchni okres projektowy przyjęto 20 lat i dla tych okresów dobrano grubości. Ktoś tam pytał, jak będzie 50-100 lat, to ja myślę, że nawet jak się zaprojektuje, to inwestor nie wytrzyma takiego kosztu i nie będzie proponował, żeby zaprojektować na 50 lub 100 lat. I proszę Państwa, ten katalog został zbudowany podobnie jak te istniejące katalogi nawierzchni podatnych i sztywnych, a więc warstwa nawierzchniowa, warstwa podsypki. Tu jest definiowana nawierzchnia z kostki i dla innych rodzajów. No może to już szybciej przelecę. Jest podana, w jaki sposób określa się liczbę równoważnych osi standardowych.
Tak? Tu są pojazdy, sylwetki pojazdów, które poruszają się po drogach i jakie przyjmuje współczynniki przeliczeniowe dla osi standardowych 100 kN i 115 kN. I to jest podane dla nawierzchni podatnych i półsztywnych. Podobna tabela jest dla nawierzchni sztywnych. No i tam te współczynniki, które w tym wzorze funkcjonują, są podane w następnych tabelach. No to szybko przelecę. Są również właśnie klasyfikacja ruchu podana dla osi 100 i dla osi 115, dla nawierzchni podatnych i półsztywnych. Czyli mamy ruch w tej chwili, kategorię ruchu tu od KR0 do KR7. I podobnie dla nawierzchni sztywnych też mamy od KR0 do KR7 i tu jest też ta klasyfikacja ruchu. No, jest kategoria ruchu dla zatok przystankowych, jest podana w jaki sposób określać. Jest podany sposób projektowania warstw ulepszonego podłoża, tak jak w katalogach już tych funkcjonujących w Generalnej Dyrekcji. No i tu, proszę Państwa, są podane rozwiązania górnych warstw konstrukcji nawierzchni dla wzmocnionego podłoża. No, tak jak w typowym katalogu rodzaj nawierzchni, na przykład z kostki betonowej, jakie warstwy występują. No, wymagany równoważny moduł, który uzyskuje się przy wzmocnieniu podłoża. A tutaj, proszę Państwa, po prawej stronie jest tabela, która nam pokazuje, w jaki sposób dochodzimy do wzmocnienia słabego podłoża, a żeby doprowadzić podłoże do nośności takiej, na której będziemy fundowali te konstrukcje z tego katalogu, który Państwu tu prezentuję. A więc tu Państwo widzicie, że nawierzchni z kostki kamiennej są nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchnie asfaltowe. Tutaj jest wzmocnienie podłoża, typowe konstrukcje nawierzchni zatok przystankowych, a więc nawierzchnie betonowe i jakie stosujemy podbudowę, no i jaka jest wymagane wzmocnienie podłoża. A więc takie listy z konstrukcjami nawierzchni są prezentowane dla różnych rodzajów. No, ci z Państwa, którzy posługują się tymi katalogami, to nie powinni mieć problemów skorzystania z tego katalogu. No, to są dla ruchu pieszych lub rowerów przeznaczone nawierzchnie. No i proszę Państwa, dodatkowo są informacje, jak wykorzystywać, znaczy do wymagań odnośnie materiałów niektórych warstw. Ale to są takie wybiórcze, ponieważ no, najczęściej te wymagania są formułowane przez zlecającego. Dlatego tutaj tylko takie ogólne, podobnie jak w tych starych katalogach. A jak Państwo wiecie, normalny zarządca drogi formułuje swoje wymagania materiałowe w programie funkcjonalno-użytkowym lub w innych dokumentach. A więc, proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o prezentację tego katalogu WRD 63 dla tych konstrukcji, którym on jest dedykowany. I przepraszam, chciałbym jeszcze tak, tu widzę zmiana dotycząca wywłaszczy, projektowana jest zmiana, jeśli odpowiem może na tutaj pytania powiedzące, czy projektowana jest zmiana dotycząca wywłaszczeń pod drogi. No, nie potrafię na to odpowiedzieć, na to pytanie. No, w każdym razie w tym rozporządzeniu nie jest na to powiedziane. Czyli warstwa ścieralna jest wykonana z asfaltu. No i to tak się popularnie mówi. Ja oczywiście zwalczam to pojęcie. Oczywiście warstwa ścieralna jest zbudowana z mieszanek mineralno-asfaltowych, tak, gdzie składnikiem tych mieszanek mineralno-asfaltowych jest asfalt. Ale popularnie
te nawierzchnie właśnie z mieszanek mineralno-asfaltowych są nazywane jako warstwy asfaltowe. Ja oczywiście tego nie popieram. Jeżeli użyłem tu takiego sformułowania, to bardzo Państwa przepraszam. To jest warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej powinna być. To teraz może poproszę o jeszcze jeden katalog. O właśnie, chciałbym Państwu takim zaprezentować. Ten katalog jest przygotowywany, on jeszcze nie jest, on będzie uzupełniony jeszcze tak wcześnie, tak szybko on się nie pojawi, ale tutaj sygnalizuję. Katalog na wierzchni jezdni drogowych na obiektach mostowych, ale chcę Państwu go tylko tak zaprezentować z grubsza i pokazać, że wprowadzono w tym katalogu nawierzchnie z betonu cementowego. Do tej pory te nawierzchnie nie były używane na obiektach mostowych. Mamy kilka doświadczeń w Polsce z tymi nawierzchniami. Pokażę również Państwu tutaj na końcu te doświadczenia z tymi nawierzchniami. W związku z tym no, również ministerstwo zdecydowało się, że w tym katalogu będą również nawierzchnie betonowe na obiektach mostowych. I jak już powiedziałem, w kraju mamy takie parę rozwiązań. Katalog ten opiera się na ogólnych założeniach zawartych w tym już funkcjonujących katalogach typowej konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, katalogu nawierzchni sztywnych oraz katalogu typowych konstrukcji drogowych, obiektów mostowych i przepustów, oraz tym katalogu, który przed chwilą prezentowałem z serii WRD 63. Czyli ten zakres stosowania tego katalogu, tych nawierzchni na obiektach mostowych będzie na nowych obiektach, może być stosowane na obiektach remontowanych, przebudowywanych, odbudowanych i tak dalej. Wybór rodzaju nawierzchni mostowej w tym katalogu uzależniony jest od rodzaju pomostu, a więc czy to jest płyta betonowa bądź stalowa, oraz rodzaju nawierzchni. No, jest tu też asfaltowa nawierzchnia, ale no to będzie zmienione. W zależności od rodzaju nawierzchni asfaltowej, czyli zmieszanek mineralno-asfaltowych, nawierzchnia betonowa i nawierzchnia żywiczna, a więc to jest na tych obiektach no, kładki dla pieszych czy powiedzmy rowerowe. Dalej te nawierzchnie zostały przyjęte dla różnych klas obciążeń obiektu mostowego klasy pierwszej lub drugiej oraz dla różnych kategorii ruchu drogowego, a więc kategorii KR0 do KR7. I tutaj jest pokazana procedura doboru nawierzchni przy pomoście betonowym i podobna procedura jest doboru nawierzchni przy pomoście stalowym. Czyli w zależności od klasy obciążenia bądź kategorii ruchu no, są odpowiednio dobierane grubości warstw i rodzaje. No i tutaj w przypadku nawierzchni asfaltowych, czyli zmieszanek mineralno-asfaltowych, przewiduje się nawierzchnię z betonu asfaltowego, z asfaltu lanego, z SMA, tak zwanego mastiksu grysowego oraz mieszanki mineralno-asfaltowej o nieciągłym uziarnieniu, czyli mieszanki typu SMA-MA. No i są takie karty, gdzie w zależności od klasy obciążenia i kategorii ruchu określonej według katalogów drogowych, podane już są konkretne grubości i rodzaje warstwy ścieralnej, warstwy ochronnej, hydroizolacji, no i płyta pomostowa. To jest przypadek dla pomostu betonowego. Ten poniżej drugi typ, też przypadek, ten pierwszy przypadek to jest nawierzchnia z MA, czyli z asfaltu lanego, natomiast ten drugi typ SMA, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej typu SMA. No oczywiście warstwa ochronna, hydroizolacja, płyta pomostu.
Również, proszę Państwa, jest w tym samym katalogu nawierzchnię z betonu cementowego, a więc w formie pogrubionej żelbetowej płyty pomostu lub jako jedno- dwuwarstwowa płyty betonowe dyblowane i kotwione, jedno- lub dwuwarstwowe płyty betonowe niedyblowane, niekotwione, jedno- lub dwuwarstwowe płyty betonowe o zbrojeniu ciągłym. A więc taki szeroki wachlarz tych nawierzchni. Więc ta pogrubiona płyta żelbetowa to jest taki typ amerykański. Na pewno Państwo, jeżeli jeździliście po drogach amerykańskich, autostradach, to tam zauważyliście, że Amerykanie tam nie stosują, tak jak u nas na obiektach mostowych, ileś tam warstw, izolacji i tak dalej. Oni nawet jak droga jest o nawierzchni podatnej, czyli zmieszanek mineralno-asfaltowych, to na obiekt ma nawierzchnię betonową, czyli to jest ta pogrubiona płyta pomostu. No a oprócz tego można, jeżeli na przykład w ciągu drogi budowanej w technologii z betonu cementowego napotkamy obiekt mostowy, w związku z tym no, możemy przejść taką nawierzchnią przez ten obiekt mostowy. Nie tak jak do tej pory stosuje się, że ten typ niemiecki, że na obiekcie mostowym jest nawierzchnia właśnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, które wychodzą po 10 metrów z każdej strony i potem na przykład nawierzchnia betonowa zaczyna lub kończy się. To sprawia bardzo duże problemy w utrzymaniu, jak i również w pracy tych materiałów. To są materiały o różnych współczynnikach rozszerzalności i tam najczęściej na styku dochodzi do kolejeń, do odkształceń. No, komfort jazdy jest wtedy nie najlepszy. Dlatego jest no, lepiej, jak się zastosuje tą nawierzchnię betonową i nie wsadza się to właśnie tych nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, ponieważ no, wtedy jest jedna technologia utrzymania no, i jeden problem jest z utrzymaniem. No to jest taki przykład nawierzchni w postaci pogrubionej płyty. No, to najczęściej ona jest grubsza od zwykłej płyty pomostowej o 5-6 cm. Zbrojenie sprętów polimerowych można wstawić jako zbrojenie przeciwskurczowe i również, proszę Państwa, w tym katalogu są podane nawierzchnie właśnie betonowe. Tu jest przykład takiej nawierzchni dyblowanej i kotwionej, jednowarstwowej, poniżej jest nawierzchni dwuwarstwowej, wykonanej w dwóch warstwach. No, a tutaj jest pokazane typ nawierzchni z betonu cementowego o ciągłym zbrojeniu, tak? Czyli bez szczelin tych skurczowych i szczelin dylatacyjnych. No, można układać jednowarstwowo lub dwuwarstwowo. Wprowadzono to, ponieważ no, mamy doświadczenia w tym względzie. No właśnie, te nawierzchnie z betonu cementowego w postaci płyt można wykonywać na obiektach mostowych o konstrukcji betonowej, żelbetowych, sprężonych, z belek prefabrykowanych o rozpiętości przęsła do 30 metrów. No, oczywiście na pomostach betonowych, no, nie stalowych. W przypadku przęseł o większej rozpiętości wpływ ciężaru nawierzchni betonowej może doprowadzić do nieuzasadnionego zużycia materiałów i przęseł. Oczywiście tutaj ten problem należy za każdym razem jednostkowo przeanalizować. A teraz, proszę Państwa, może pokażę Państwu takie przykładowe obiekty. A więc ostatnio na drodze ekspresowej S17 wybudowano 10 obiektów Pieńki-Płońsk. Na odcinku wybudowano 10 obiektów o nawierzchni z betonu cementowego i pokażę Państwu te nawierzchnie. No tu macie przykład Państwo nawierzchni o pogrubionej płycie. Oczywiście szczelina dylatacyjna i przylegająca normalnie nawierzchnia. Tutaj wykończenie za pomocą śrutowania tej górnej powierzchni. Czyli to jest taka technologia zbliżona do odkrytego kruszywa.
No, tutaj były wykonywane pomiary równości, szczepności, więc no, jest, nie czuć, że przejeżdża się przez obiekt, więc jest bardzo dobrze wykonana taka nawierzchnia. Tu jest widok z góry tej nawierzchni. Jest również na tym odcinku było wykonanych w sumie na 6 obiektach nawierzchnię o płycie pogrubionej, na 4 obiektach nawierzchni z płytą o ciągłym zbrojeniu. No, tu widok takiego no, przejścia, to akurat dla przejścia dla zwierząt były zrobione ta nawierzchnia, a tutaj już pokazywany przeze mnie widok z góry tej nawierzchni. To tyle. Dziękuję bardzo. Co chciałem Państwu powiedzieć na temat wzorców i standardów. No, a teraz może jest, odpowiem na pytania. Tak, to pierwsze. A gdzie są grubości płyt z betonu cementowego w katalogach dla mostów? Nie, to będzie katalog. To jest katalog mostowy, to jest katalog opracowany w WIS-ach mostowych i tam koledzy, którzy zajmują się projektowaniem mostów, tam znajdą te konstrukcje. Oczywiście ten katalog za jakiś czas będzie rekomendowany przez ministerstwo. W związku z tym ja tutaj no, sygnalnie, ponieważ on już jest opracowany, on jeszcze jest jak gdyby, jeszcze nie przeszedł całego procesu legislacyjnego, czyli tam zatwierdzania, aczkolwiek już dyskusje publiczne odbyły się, więc jeszcze pewne rzeczy mogą być zmienione. Ja tu tylko właśnie chciałem Państwu zasygnalizować, że coś takiego jest, jeżeli już poruszamy się właśnie w obrębie tych katalogów różnego rodzaju, to właśnie sygnalizuję, że coś takiego będzie podane. I czy mógłby się Pan odnieść do definicji drogi z rozporządzenia, chodzi o jezdnię. Nie wiem, nie wiem, co tutaj autor ma na myśli. Tam chyba jest zdefiniowana. Definiowane są jezdnie i drogi. Nie wiem, z czym problem jest. A gdzie są grubości płyt z betonu cementowego w katalogu? No to już na to odpowiedziałem. A WIS jest nawierzchnia asfaltowa. Bardzo nieprofesjonalnie. Tak, no to jeżeli jest takie gdzieś tam zapisane. Akurat ja nie uczestniczyłem w tym przygotowaniu nawierzchni asfaltowych. Ja uczestniczyłem w przygotowaniu nawierzchni betonowych, więc tutaj mogę, ale zwrócę kolegom uwagę. Dziękuję bardzo Państwu za tą uwagę i to na pewno będzie poprawione. A, no to już o tych asfaltach to już myśmy mówili. Czy za krawężnikiem odległość jezdni od obiektu według warunków? Odkąd liczyć tą odległość? No nie chcę tu Państwa, jak już powiedziałem, ja się głównie tu specjalizuję w nawierzchniach, więc nie chciałbym Państwu tutaj błędnych odpowiedzi udzielić, ale myślę, że w tych przygotowywanych wzorcach i standardach na pewno Państwo znajdziecie, na pewno Państwo zdalniecie takie informacje odnośnie tych wymiarów. No jest wiele niejasności, jak już wspomniałem. No myślę, że jak się ukażą te wzorce i standardy, wtedy Państwo no, będziecie bardziej kompletni i bardziej zadowoleni z tego. Ja rozumiem, że to jest etap wdrażania. Zawsze jak z każdym wdrożeniem są problemy. Myślę, że wspólnie rozwiążemy. Nie będzie tak źle. Głowa do góry. Wszystko będzie dobrze. Proszę się nie martwić. Będą drogi powstawać. Będziemy drogi utrzymywać i mam nadzieję, że drogi będą bezpieczne. W tej chwili no, trzeba powiedzieć, że poprawia się bezpieczeństwo dróg i w przyszłości mam nadzieję, że również nasze drogi będą spełniać ten warunek bezpieczeństwa, a więc to jest ten główny warunek spełniania tych bezpieczeństwa, dla którego
zostało zmodyfikowane to, między innymi to rozporządzenie. I w przepisach przejściowych jest napisane, kiedy obowiązuje stare rozporządzenie. No tak, tam jest na końcu podane, kiedy ono obowiązuje, ale również, tak jak wspomniałem, no ono może być wykorzystywane jako materiał pomocniczy do projektowania, bo to też jest jakaś wiedza, no, którą można wykorzystywać w projektowaniu. Nie ma nic o 2024. No więc przetrwam, bo te rozporządzenia nie tylko drogowe są zmieniane inne rozporządzenia w zakresie budowli hydrotechnicznych, w zakresie obiektów kolejowych, a więc no, ja tutaj no, nie jestem kompetentny, żeby powiedzieć Państwu, no kiedy tamte rozporządzenia będą zmienione, ale one będą zmienione. Ministerstwo przygotowuje się. No tutaj drogowcy, ponieważ no, ta infrastruktura drogowa w Polsce jest rozbudowywana dosyć intensywnie, drogowcy tutaj się zdopingowali i przygotowali to rozporządzenie, jak i pracują nad tymi wzorcami i WIS-ami, wzorcami i standardami, tymi materiałami pomocniczymi. I to myślę, że dobrze, że drogowcy się tutaj podjęli tego zadania. Natomiast no, pozostali no, będą musieli to zrobić i to jeszcze ich czeka. Kiedy to będzie, trudno jest mi powiedzieć. Będzie dobrze. Proszę o informacje przekazane, które będą od projektantów wymagać głównie urzędom. Mają stare WT, mieliśmy jakąkolwiek linię, można było wskazać podstawę. Na razie nie jest to takie oczywiste. Ja rozumiem, tak, ja rozumiem Państwa ból i problem. No to no, wszyscy będziemy musieli się tego nauczyć. Ale, no ale jak chodzą słuchy, tamte urzędy też będą reformowane i tam też będą się zmieniały zasady. Także myślę, że wszyscy będziemy w trakcie nauki i Państwa, na pewno projektanci drogowi są to zdolni ludzie, pracowici, poradzą sobie z każdymi urzędami. Tak samo jak i poradzili sobie z autostradami, drogami ekspresowymi, piękne drogi projektują autostrady, innego rodzaju drogi samorządowe również piękne powstają. Także mam nadzieję, proszę się nie martwić, że wszystko dotrze się i wszystko będzie bezpieczne. Nasze drogi. No, doba ma 24 godziny. No tak, no, na razie jeszcze nie zmieniono tej doby. No. Niestety ma 24 godziny. To rozumiem, że mam kończyć, tak? Bo ma 24 godziny. Tam już chyba nasi piłkarze się przygotowują. Państwo też również. No ważne, aby były jasne zasady. No oczywiście. No Państwa, przy tym rozporządzeniu no, to były takie wytyczne, no, żeby one były sformułowane w sposób jak najbardziej ogólny. No a żeby ta wiedza była właśnie w tych innych materiałach rekomendowanych. W Niemczech, tak jak już wspomniałem, też wprowadzono te zasady, też tam początkowo były jakieś problemy, ale no one jakoś zostały rozwiązane. Proszę Państwa, nad tymi wzorcami, standardami no, pracują zespoły. Jest powołany komitet techniczny i powołane zespoły do dróg, mostów, do BIM-u i te zespoły składają się z ludzi z różnych profesji. Tam nie ma, jak to Państwo myślicie, wpisaliście tutaj, że uczeni. Nie, tam jest parytet, tam są ludzie z firm, tam są ludzie z administracji, tam są ludzie z projektowania, ze wszystkich branż. Tam są ludzie, którzy zajmują się tam materiałami i tak dalej. Więc to jest szerokie i tam są prowadzone szerokie dyskusje przy zatwierdzaniu. I taki komitet techniczny on rekomenduje ministrowi to po
szczegółowej dyskusji, a niezależnie od tego te materiały też są poddawane ogólnej dyskusji. To rozporządzenie było poddane ogólnej dyskusji, tak samo jak i te wzorce i standardy, one też są poddawane w formie opracowywania, przed opracowaniem ogólnej dyskusji. No między innymi ja tu Państwu pokazałem ten wiz związany z nawierzchniami mostowymi. On jeszcze nie wchodzi, ale no Państwo to zwróciliście uwagę, że tam nomenklatura jest bardzo dobrze, dziękuję, będzie wzięte to pod uwagę. Także i Państwo macie problemy, można się włączyć w dyskusję, tam zgłaszać uwagi do tych wzorców i standardów. Te wzorce i standardy dlatego zostały opracowane, to zresztą wspominałem na początku, ponieważ w rozporządzeniu, później w rozporządzeniu, widzę, pojawił się kiedyś samochody projektowe inżynierowie, później zaczęli księgowi, obyśmy w drogach do takiego etapu nie doszli. No, mam nadzieję, że nie dojdzie się do takiego etapu. To, co ja mówiłem o analizie cyklu życia, no to ja myślę, że to jak gdyby z korzyścią, no bo cóż, przecież nas może nie będzie stać na utrzymanie dróg, tak? Także no, musimy w tej chwili też budować takie drogi, żeby one no, miały długą żywotność i żeby potem no, również pod utrzymanie dobierać różne konstrukcje, żeby w przyszłości możliwe było utrzymanie tanie. No ale no niestety pieniądz zawładnął, więc no, zawsze. No, teraz drogi będą projektować prawnicy no, i ekonomiści. Nie tak zupełnie. No, ja myślę, że my drogowcy to sobie poradzimy. Także proszę się nie martwić. Nie będzie tak źle. Ale wracając do tej myśli, Państwa, po to są te przepisy rekomendowane, ponieważ to można jak gdyby zmienić no, w ciągu dnia, tak? Jeżeli będzie podstawa do zmiany, no bo przecież rare humanum est, to no, człowiek się no, jest istotą mylącą się również. I jeżeli będzie podstawa, będzie taki monit, no to będzie zmienione. To nie jest na wieki wieków. Zmieniają się technologie, zmieniają się materiały. W związku z tym te wzorce i standardy też będą ulegały zmianom. Ale ta zmiana będzie szybsza. No bo w tej chwili, no Państwo, jeżeli występowaliście o odstępstwa na podstawie rozporządzenia, no to trzeba było czekać. W ministerstwie też były szafy zawalone tymi petycjami. No i też tam ograniczona liczba osób pracuje i też to nie było przerobione. Już trzeba było czekać jakimiś, powiedzmy, no, miesiącami, ażeby to było, była jakaś decyzja. W związku z tym no, teraz będzie łatwiej zmieniać te rzeczy, które no, są w tych materiałach rekomendowanych. Będzie zmiana szybsza. Życie pokaże. No, na razie nie ma się co martwić. No, ja rozumiem, że no, ale ten początek jest zawsze najgorszy. Niech w ministerstwie pracują fachowcy. No to już nie raczej. Proszę poczytać nowe przepisy. No staram się czytać. Idea dobra, ale przejrzystość i jasność przepisów rozporządzenia wymaga jeszcze wielu zmian. No z pewnością no, te przepisy nie są na wieczność. Też i też w rozporządzeniu, jeżeli okaże się, że one nie będą się sprawdzały, no to z pewnością one będą zmienione. To nie jest tak, że też tych nie można zmienić przepisów, które są w rozporządzeniu. Czy Generalna Dyrekcja planuje dostosować WIORB-y do nowych wytycznych? No tego nie wiem, czy planuje, ponieważ tutaj no, zarządca może własne wymagania formułować i każdy chyba zarządca ma jakieś swoje oczekiwania i wymagania. W związku z tym no, każdy zarządca ma prawo też sformułować, więc no, podejrzewam, że generalna dyrekcja no, będzie
stawiała własne wymagania, zresztą jak dyrekcje dróg wojewódzkich czy drogi powiatowe. Dzisiaj jeszcze dla gmin projektujemy drogę szerokości 3,5 metra z miankami. No oczywiście, no taka jest rzeczywistość. Ja bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za wszelkie uwagi. Dziękujemy.